witam serdecznie na kolejnej powieści historycznej. Dzisiaj w ramach cyklu bohaterów naszej historii najnowszej taka może powiedzieć mini wykład Gawenda o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, słynnym roju. A jednocześnie chciałbym przy okazji, żebyście zwrócili uwagę na taki często pomijany w naszej historii aspekt, że ci żołnierze, ci ludzie, którzy wzięli udział w powstaniu przeciwko sowieckiej okupacji i władzy ludowej, tej władzy komunistycznej narzuconej Polsce przez Stalina i jego popleczników, to byli nie tylko ci, którzy wcześniej, walcząc przez 5 albo 6 lat przeciwko Niemcom, kontynuowali swoją walkę przeciwko Sowietom, ale także młodzi ludzie, którzy nie godzili się na taką nową, laicką i pozbawioną tradycyjnych wartości Polskę. I do tej walki włączyli się często już w 1945 albo nawet 1946 roku. I taką właśnie osobą był Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój. Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się w roku 1925. Był synem Adama, który wcześniej walczył z bolszewikami, oraz Stefanni, pochodzącej z rodziny Świerdzewskich. W 1939 roku ukończył szkołę powszechną w Różanie. W czasie okupacji uczęszczał na kursy tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim. Na pewno Mieczysław pod dużym wpływem starszego brata Romana, który w czasie okupacji wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie był komendantem powiatu Ostrołęka. Ci młodzi mężczyźni, wychowani w tradycyjnej polskości, sprzeciwiali się nowej, sowieckiej Polsce. Tak do końca nie wiemy, w ilu akcjach i dokładnie jakich, w ramach tej działalności Narodowych Sił Zbrojnych i oddziału, w którym służył jego starszy brat Roman, wziął tak naprawdę Mieczysław Dziemieszkiewicz. Tutaj akurat w serialu, który tak naprawdę jest rozszerzeniem filmu Jerzego Zalewskiego, a który możecie teraz zobaczyć na stronach Telewizji Polskiej, jest pokazana jedna akcja, która łączy się z ukaraniem żandarma, może powiedzieć takiego granatowego policjanta. Natomiast to, co jest pewne, to rzeczywiście wiosną 1945 roku Rój wstąpi do Wojska Polskiego. Tego nowego komunistycznego wojska, które nazywamy potocznie Ludowym Wojskiem Polskim. I w tym Ludowym Wojsku Polskim pozostanie aż do jesieni, kiedy dojdzie do niego wiadomość o śmierci jego starszego brata Romana, który rzeczywiście, tak jak pokazano w filmie czy serialu, został zamordowany przez sowieckich żołnierzy w czasie próby obrony przed gwałtem polskiej kobiety. I wtedy Rój wstąpi do oddziału Burzy, który działa w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Bo w tamtym czasie tak naprawdę największą strukturą, to największą organizacją, która organizuje to powstanie przeciwko Sowietom i komunistom, jest właśnie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Organizacja powstała z inicjatywy przedwojennej partii, Stronnictwa Narodowego, do której wejdzie większość oddziałów, które były wcześniej Narodowej Organizacji Wojskowej, a później Narodowych Siłach Zbrojnych i scaliły się z Armią Krajową, głównie w 1944 roku. Ponieważ te oddziały, w przeciwieństwie do większości struktur AK, nie ujawniły się Sowietom i ich poplecznikom w trakcie akcji Burza. A wreszcie ich struktury nie są tak bardzo zinfiltrowane przez Polską Partię Robotniczą i Armię Ludową. Czyli całą tą sowiecką agenturę, która już od paru lat działa w Polsce. I w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym w połowie 1945 roku będzie walczyć prawie 30 tysięcy partyzantów w oddziałach, które praktycznie pokrywają większość terytorium Polski. I niektóre z nich, tak jak na przykład Komenda w Bielsku Podlaskim, będzie walczyć aż praktycznie do samej Oldwilży, ponieważ ona, ta struktura ujawni się dopiero w 1956 roku.
Natomiast to będą właśnie głównie te oddziały, które będą prowadzić samoobronę polskiej ludności i utrzymywać tą organizację w pogotowiu na wypadek ewentualnego wybuchu III wojny światowej, które liczą na to, iż po prostu wojska aliantów zachodnich wyzwolą Polskę z podsowieckiej okupacji. I RUJ zacznie działać w oddziale, który nazywa się Pogotowiem Akcji Specjalnej. Oddziale, który przede wszystkim wykonuje wyroki na zdrajcach. Wykonuje wyroki na ubekach, na działaczach PPR-u, czyli tej Polskiej Partii Robotniczej, którzy na przykład właśnie na tym północnym Mazowszu chcą zamykać kościoły. Którzy namawiają chłopów do tworzenia spółdzielni produkcyjnych. A wreszcie do przyjmowania ziemi z reformy rolnej. Czyli po prostu zwykłej kradzieży, zwykłej grabieży. I w pewnym momencie niestety pojawi się zdrada. To jest właśnie pokazane, czy to w filmie, czy serialu, ten Wyszomirski, który przechodzi do UB, mając tam być podwójnym agentem, a tak naprawdę zaczyna wysługiwać się komunistom, likwidować oraz aresztować byłych towarzyszy broni z Narodowych Sił Zbrojnych. I wskutek tego oddział Roya zmuszony jest przejść do tak zwanej Republiki Kurpiowskiej. Czyli 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którym dowodzi Zbigniew Kulesza, pseudonim Młot. 16 Okręg Mazowsze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodzony przez Zbigniewa Kuleszę, pseudonim Młot, działał głównie w okolicach Ostrołęki i Łomży, czyli na pradawnych, prastarych Kurpiach. Oprócz oddziału Roya przybyło tam sporo oddziałów, które przetrwały pacyfikację Wileńszczyzny, a także Białostoczyzny przez Bezpiekę. W tamtych głębokich kurpiowskich lasach byli w stanie nie tylko obronić ludność cywilną, ale również w pewnym sensie być u siebie. I rzeczywiście był to w 1946 roku, praktycznie aż do wiosny 1947 roku, skrawek prawdziwie wolnej Polski. W październiku 1946 roku RUJ i jego oddział wezmą udział w jednej ze swoich najgłośniejszych akcji. A mianowicie w nocy z 25 na 26 października wezmą udział w ataku i rozbiciu więzienia w Pułtusku. W tamtym momencie przetrzymywanych tam jest prawie 200 żołnierzy Polski Podziemnej. Oddziały partyzantów rozbiją więzienie i uwolnią prawie 70 więźniów. Jednocześnie będzie to ostatnia taka duża akcja ataku na więzienie albo obóz Sowietów i ich popleczników i uwolnienie więźniów na ziemiach polskich. A przyczyną tego będzie tak naprawdę amnestia. Czyli to, co po wygranych w styczniu, wygranych fałszerstwem, wyborach ogłoszą komuniści. Ponieważ nowy prezydent, komunista i sowiecki agent Bolesław Bierut rozpisze amnestię. Amnestię, którą ogłaszają w lutym 1947 roku, która gwarantuje wszystkim walczącym przeciwko Polsce Ludowej możliwość ujawnienia się i, można powiedzieć, bezkarnego powrotu do normalnego życia. I rzeczywiście z tej amnestii postanawia skorzystać Młot. I w zasadzie odbędzie się scena, tak jak pokazano na filmie, czy jak możecie zobaczyć z serialu. Młot ogłasza rozwiązanie oddziału, nie wierzy w dalszą walkę. I temu przede wszystkim przeciwstawia się Las, czyli Józef Kozłowski oraz właśnie RUJ. I później, gdy rzeczywiście te oddziały Młota rozpadną się, to Józef Kozłowski, pseudonim Las, będzie odbudowywał te struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie północnego Mazowsza. I wtedy właśnie Mieczysław Dziemieszkiewicz podzieli swój oddział na cztery patrole. Zgodnie z tym, co nauczyli się już polscy partyzanci, polscy żołnierze w podziemia. Tym, że oddziały muszą być niewielkie, często zmieniać miejsce swojej lokalizacji i wszystkim być gotowe łączyć się tylko po prostu na większe akcje, a tak naprawdę działać samodzielnie.
I poza tym właśnie trzech jego, można powiedzieć, najlepszych, a też najwierniejszych ludzi założy swoje własne patrole. Będą to oddziały Władysława Grudzińskiego, pilota, Ildefonsa Żbikowskiego, tygrysa i Stanisława Kakowskiego, czyli Kaźmierczuka. I te oddziały zapewnią ludności powiatu ciechanowskiego przede wszystkim bezpieczeństwo przed brutalnymi komunistycznymi represjami. I praktycznie cały 1947 rok te oddziały przeprowadzą mnóstwo akcji, przede wszystkim dla osłony ludności oraz likwidacji tych zdrajców, którzy szczególnie prześladują ludność miasteczek i wiosek. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kontyngenty ściągane z chłopów, czy właśnie prześladowania ludzi za uczestnictwo we mszy świętej, albo tych nauczycieli, którzy nie chcą wtedy jeszcze głosić tej brutalnej sowieckiej propagandy komunistycznej. A w 1948 roku dojdzie tak naprawdę do dużej tragedii, ponieważ wtedy właśnie główna komenda okręgu, czyli taki obóz, który w lesie utrzymuje Józef Kozłowski, las, zostanie rozbity przez wielką obławę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i UBESI. Tam będzie prawie 2000 żołnierzy zaangażowanych w tą akcję. I las zostanie wzięty do niewoli wraz z rodziną. W perspektywie czasu skazany na wyrok śmierci i zamordowany na Rakowieckiej. Dzisiaj jego szczątki właśnie spoczywają na łączce w mauzoleum żołnierzy wyklętych i niezłomnych. Natomiast to spowoduje, że Rój zostanie już samodzielnym dowódcą. Praktycznie nie ma wyższego dowództwa, które w stanie jest mu pomagać, doradzać czy kierować jego działaniami. I w tym momencie on czyni coś naprawdę niezwykłego, zwłaszcza jak na tak młodego człowieka. No bo to jest 1948 rok, on ma wtedy 23 lata. Utworzy normalnie profesjonalną strukturę, która będzie się składać m.in. z Wydziału Propagandy i Informacji, a także wywiadu, który zacznie przewidywać ruchy przeciwnika i szukać szpicli, kapusiów, zdrajców i donosicieli. I to właśnie dzięki temu, dzięki tej praktycznie profesjonalizacji, oddział Roya przetrwa. Wielu być może nawet lepszych i bardziej doświadczonych dowódców ginie w roku 1948-1949, ich oddziały zostają rozbite, a Rój i jego grupa trwa, ponieważ działają niezwykle profesjonalnie. A przede wszystkim walczą nie tylko z bronią w ręku, ale właśnie również informacją i przekazywaniem prawdy. I w roku 1949-1950 wykonają mnóstwo mocnych akcji propagandowych, o których, jak to wtedy pisano, włos jeży się na głowie komunistycznych agitatorów. W ramach działalności, można powiedzieć propagandowej, Rój będzie często występował przed lokalną ludnością. Czy to w kościołach, czy na innych formach zebrań publicznych, Rój spróbuje również porwać generała Piotra Jaroszewicza, późniejszego komunistycznego premiera. Niestety ten ujdzie z zasadzki, wyjeżdżając wcześniej z rodzinnego Garwolina. I bezpieka sięgnie naprawdę po wszelkie możliwe środki, żeby zlikwidować Roya. W 1949 roku aresztują jego rodzinę. Jego matkę, siostra i brata. I zwłaszcza w stosunku do jego młodszego brata Jerzego posuną się do naprawdę strasznej zbrodni. Ponieważ temu wtedy 16-letniemu chłopakowi sfałszują datę urodzenia, żeby karać i sądzić go jako dorosłego. Poza okrutnym katowaniem skażą go na 7 lat więzienia. Ten 16-latek przysiedzi nie w zwykłych więzieniach, tylko bardzo szybko z Rawicza trafi do okrutnego obozu Zgoda w Jaworznie, gdzie na terenie byłego obozu koncentracyjnego, filii Auschwitz, komuniści wykańczają, torturują
i ciężką pracą niszczą zdrowie i ciała nie tylko zbrodniarzy wojennych, bo tam też są osadzeni na przykład byli SS-mani, ale właśnie przeciwników władzy komunistycznej. Schwytanych żołnierzy wyklętych, a przede wszystkim członków ich rodzin. A dodatkowo w 50 roku bezpieka utworzy tajną grupę zwaną Piątą Kolumną. Będzie to 4 byłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy dokonali zdrady i zaczęli działać dla Ubecji. I te osoby zostaną zaangażowane jako, można powiedzieć, płatni mordercy. Ponieważ wysyłają właśnie ich w teren, głównie Ciechanowa i Pułtuska, z nakazem likwidacji Roya i jego ludzi. Za każdego zabitego partyzanta ta czwórka ma płacona astronomiczną wtedy sumę 20 tysięcy złotych. I rzeczywiście kilku partyzantów zabiją, ale nie są w stanie dotrzeć do samego Roya. W końcu widząc, że to nie przynosi efektów, bezpieka na poziomie już wyższym, bo to będzie jeden z podpułkowników z Warszawy, który decyzję podejmie, skrytobójczo wymorduje tę grupę 4 płatnych zabójców, żeby informacja o tym nie przedostała się na światło dzienne. Na szczęście dokumenty o tym znaleziono w głębokich archiwach SBC. I tak naprawdę jedynym środkiem obrony przeciwko temu okrutnemu prześladowaniu jest właśnie mocny charakter i wiara. I to rzeczywiście można wyczytać, czy to w pismach Roya, wspomnieniach czy pamiętnikach ludzi z jego oddziału. Zresztą bardzo cenne są zapiski pilota Władysława Grudzińskiego. To byli ludzie, którzy naprawdę wierzyli w hasło Bóg, honor, ojczyzna. I swojej walce, swojemu oporowi przeciwko temu systemowi komunistycznemu nadawali bardzo ważny wymiar duchowy. I właśnie chciałem wam przeczytać kawałek wiersza o Roju, który napisał jeden z jego głównych podkomendnych, Władysław Grudziński, pseudonim Pilot. Dziecięciem prawie jeszcze był, gdy Glasgow wpędził w bój. O wolnej Polsce zawsze śnił młody rycerski rój. Nie zraził się, gdy padł mu brat, rażony kulą wroga. W duszę mu wplótł się zemsty bat, i zdrajców do dziś smaga. On porwał Przasnysz i Ciechanów do walki ze zdrajcami. To on przestrachem jest tyranów i drżą przed nim nocami. Potomność powie o nim dobrze i sławy mu nie ujmie. Nie zginie jego dobre imię w innych nieprawych tłumie. Aby dał Bóg, by z trudów twych i nieprzespanych nocy wyrosła Polska wielka, wolna od zdrajców i przemocy. Rój potrafił również odpowiednio zmotywować i natchnąć pozytywnym duchem swoich podkomendnych, tak naprawdę kolegów. Posłuchajmy kawałka odezwy do jego oddziału z maja 1950 roku. Koledzy, pomimo że straszny wróg wszelkimi metodami stara się nas zniszczyć, my ufni w moc boską idziemy zawsze naprzód, i z każdym krokiem zbliżamy się do chwili zwycięstwa. Koledzy, nie zrażajmy się tym, że giną co dnia najlepsi synowie ojczyzny. Nic to. Giną za wiarę i Polskę, a z krwi ich wyrośnie wielka chrześcijańska Polska tylko dla prawdziwych Polaków. Pamiętajmy o tym, że przystąpimy do odbudowy wielkiego domu rodzinnego, którym jest wielka Polska. Każdy z nas musi być dobrym żołnierzem, dowódcą i kolegą. Bo gdy przyjdzie chwila, że zginie wasz dowódca, nie hamujcie pracy, a szerzcie narodową organizację jako apostołowie, głosząc Słowo Boże wśród pogan. A więc do czynu, bracia koledzy. Życzę wam pomyślnej pracy z Bogiem. W 1950 roku z jednej strony staje się już jasne, że nie wybuchnie III wojna światowa, ale tak naprawdę dla Roya i jego ludzi nie ma już innego wyjścia niż godna śmierć. Na tyle zaleźli za skórę bezpiece, że nie mają już szansy na uczciwe potraktowanie, uczciwy proces, czy po prostu ujście z życiem. Granice są już też na tyle zamknięte, że praktycznie nie ma możliwości ucieczki na zachód. W zasadzie, jakby się dobrze zastanowić, w kolejnych latach będą uciekali tylko ci, którzy najpierw zostaną komunistami,
żeby w ramach legalnego wyjazdu za granicę był w stanie po prostu tam zostać. Jednocześnie komuna zaangażuje olbrzymie siły przeciwko Royowi i jego ludziom. I wydarzą się dwa wielkie nieszczęścia. Najpierw w lutym w obławie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostanie zlikwidowany cały oddział Tygrysa. Wszyscy jego żołnierze zginą. A w czerwcu to samo stanie się z oddziałem pilota. Praktycznie w końcu 50 roku Rój traci większość swoich ludzi. Większość jego ludzi ginie w walce z bezpieką. Większość czasu spędza już tylko z jeszcze jednym żołnierzem, Mazurem. I wtedy też bezpieka przygotuje taki ostateczny plan likwidacji Roya, a mianowicie wykorzystują jego, można powiedzieć, narzeczoną, Martę Burkacką, której rodziców zatrzymują, a następnie za współpracę, jak to się wtedy mówi, wrogami ludu, skazują ojca na 8, a matkę na 6 lat więzienia. Następnie bezpieka złamie tą młodą dziewczynę, uczynią z niej tajnego współpracownika bezpieki o pseudonimie Magda i w kwietniu 1951 roku Burkacka zdradzi Roya, wyjawiając bezpiece miejsce jego pobytu. Rój razem z Mazurem czekał na Burkacką w jej rodzinnym domu we wsi Szyszki 13 kwietnia 1951 roku. Nie wiemy, czy tego dnia spotkała się ona z Rojem. Pewnym jest, że wieczorem wieś otoczyła obława 270 żołnierzy z 1. Brygady KBW i do tego dużo funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji. Gospodarstwo Burkackich otoczono potrójnym pierścieniem tyraliery. Akcję wspierał nawet samolot zrzucający flary oświetlające teren. Po długim czasie ostrzeliwania Roy z Mazurem wyszli z ukrycia i podjęli próbę przedarcia się przez kordon. Padli zastrzeleni ogniem broni maszynowej. Tak naprawdę szokujące jest, jak bezpieka po zamordowaniu potraktuje ciało Roya. Najpierw ubiorą je w mundur, założą mu beret czarny z trupią czaszką, żeby przedstawić go jako jakiegoś faszystę, zdrajcę współpracującego z Niemcami. Później będą ciągnąć jego zwłoki na sznurze za samochodem, pokazując po okolicznych wioskach i zakopią w nieznanym miejscu. W październiku zostanie rozbity ostatni patrol z jego byłego oddziału. I tak się zakończy właśnie pod koniec 1951 roku walka żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w okolicach Ciechanowa, Kutuska, Przasnysza. Jednocześnie represje będą dalej spotykać byłych żołnierzy wyklętych i członków ich rodzin. I najbardziej tu jest jaskrawy przykład młodszego brata Roya, Jerzego, który po 7 latach więzienia zostanie jeszcze wcielony do karnej kompanii, czyli tak zwanego Górniczego Korpusu Wojskowego. To było coś, co powstało w 1949 roku i tam właśnie trafiali głównie młodsi bracia żołnierzy wyklętych, tych, którzy walczyli z systemem komunistycznym. Zamiast 2 lat służby wojskowej, 2 lata ciężkiej pracy pod ziemią w kopalni. Bardzo z wielu z nich przypłaci to utratą życia albo zdrowia. Natomiast Jerzy Dziemieszkiewicz, nawet gdy trafi na wolność, będzie dalej szykanowany. W pewnym momencie, gdy dostanie dość dobrą pracę w zakładach w Zambrowie, bezpieka podrzuci mu do szafki w pracy broń, żeby go z tej pracy zwolnić i dodatkowo jeszcze zostanie ukarany półrocznym więzieniem. Będzie miał olbrzymie trudności z zatrudnieniem, aż w końcu w 1969 roku zostanie, jak się wydaje dzisiaj, zamordowany, a jego śmierć tylko upozorowano na samobójstwo.
Jest pewna hipoteza, że mścił się krewny jednego z żołnierzy bezpieki, właśnie zabitych w walce z oddziałem Roya. Ale to, co najważniejsze, to mimo tych szykan, komuna nie odniosła zwycięstwa. I tak naprawdę dzisiaj pamięć o Roju, o jego czynach, o czynach jego ludzi powraca. Pamięć o tej walce, którą stoczyli, tak naprawdę nie dla siebie, tylko dla Polski, dla obrony swoich sąsiadów. Dla obrony ludności ziemi, na której mieszkali przed komunistycznymi represjami. Jest to oczywiście śmiała hipoteza, ale jak patrzymy na historię innych krajów, to co się działo w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zajętych przez sowiecką okupację w tym samym 1944 czy 1945 roku, to jednak być może bardzo dużo z tego, że nasza kultura, tradycja przetrwała, jest też zasługą nie tylko jednak tego biernego oporu ludności, nie tylko działalności, często bardzo mądrej działalności Kościoła, ale też tego, że jeszcze przez parę lat, zwłaszcza bezpieka, zwłaszcza ci wszyscy komunistyczni aparatczycy, nie czuli się tak swobodni i pewni. Wiedzieli, że muszą jednak ograniczać swoje represje, ograniczać swój terror, bo w lesie jest polski żołnierz z bronią, który będzie swoich rodaków bronił. I kończąc opowieść o Roju, polecam przede wszystkim teraz serial w reżyserii Jerzego Zalewskiego, który jest dostępny na platformie internetowej Telewizji Polskiej. Jest to 5 odcinków, prawie 3 godziny, historia Roja. Jest też film, dlaczego polecam serial, a nie film? Dzięki temu, że jest on dłuższy, lepiej są pokazane poszczególne wątki, jest on też troszeczkę przyjemniejszy w odbiorze. Film też jest bardzo ważny i dobry, ale jednak w moim odczuciu dość mocno brutalny, ponieważ jednak pokazuje taką dużą ilość scen walki i tych pełnych przemocy czasów, że może on zwłaszcza dla osób wrażliwych być trudny w odbiorze. Oglądając serial, mamy to rozłożone na trochę ponad 3 godziny, pojawia się też trochę więcej wątków, lepiej też to rozumiemy niektóre zachowania Roya w filmie, dzięki temu, że po prostu jest ten dodatkowy wstęp, na który po prostu formuła serialu i więcej czasu pozwala. I zachęcam Was do samodzielnego poznania losów innych żołnierzy wyklętych, czy osób, które po prostu oddały swoje życie w tym powstaniu przeciwko komunie i sowieckiej okupacji. Takich ludzi jak Łukasza Cieplińskiego, czyli Pługa, Antoniego Radziwonika, Olecha, generała Emila Augusta Fildorfa, pseudonim Nil, oraz Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca. Zapraszam na kolejną też opowieść. I tym razem będzie to opowieść o kardynale Wyszyńskim, prymasie tysiąclecia, czyli tą osobą, która zwłaszcza w najtrudniejszym czasie lat 50. i później 60. stała się jednak tym głównym, można powiedzieć, duchowym przewodnikiem i organizatorem tego już innego oporu przeciwko komunistycznej indoktrynacji i w pewnym sensie też o dalszej okupacji, jaka już trwała w latach 50. Dziękuję, do zobaczenia. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów, ci, co nas meczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów.